Moim gościem jest Laura Żurawska. Witam cię, Laura. Cześć, Bogunio. Laura przyjęła uchodźców z Ukrainy. Co cię skłoniło, że przyjęłaś uchodźców z Ukrainy i ilu ich przyjęłaś? Co mnie skłoniło? Dobre pytanie. Dzisiaj sama siebie pytam o to. Dobre serce po prostu. No, wybuchła wojna, wszyscy chcieliśmy jakoś pomagać. Nie tylko ja, wiemy jaki był ruch serc, wszyscy nagle chcieli w jakiś sposób, też wszyscy byli mocno w strachu, bo jednak wystraszeni, bo ta wojna w każdej chwili mogła też u nas w Polsce być, tak? I teraz jakoś wszyscy myślą, że ona jest tak daleko, wcale tak daleko nie jest, tak? Natomiast no, u mnie odruch serca, drugiego dnia wojny zadzwoniła dziewczyna, którą poznałam 12 lat temu w Lwowie, jak prowadziłam szkolenie, wtedy była dziewczynką 12-letnią, teraz ma 24 lata, jest kobietą. No i zapytała cię, Ociu, czy przyjmiesz mnie, bo wybuchła wojna i się boję i wyjeżdżam, ksiądz wyjeżdża, wywozi dziewczyny ze Lwowa i ja zabieram się z nią, czy mnie przyjmiesz do siebie. No i się zgodziłam. Nie wiedziałam, że z nią dwa dni później dojedzie jeszcze jej mama. Ona będzie czekać na nich na granicy, jak przekroczyła granicę jej mama. Jej mama twierdziła, że jeszcze jej siostra z dziećmi jedzie. Okazało się, że to zupełnie obca osoba była z dziećmi. Gdzieś tam się znały z jakiegoś kościoła i tylko tyle. Nawet nie była ze Lwowa, tylko gdzieś spod Lwowa. A wszystko by chodziło o to, że po prostu sytuacja była na tyle trudna, że jedna z tych kobiet, właśnie ta, która do mnie zadzwoniła, jest prawnikiem i psychologiem wojskowym, a jej matka jest lekarzem. I one doskonale wiedziały, że w pierwszej chwili, moment nikogo takiego nie wypuszczą przez granicę, więc jechały z tą swoją koleżanką, znajomą, z dwójką dzieci, gdzie chłopiec 6-letni był z autyzmem, jechały razem z nią pod pretekstem, że są, że ta właśnie lekarka, że ona jest opiekunką tego dziecka i że jeszcze przewozi też psa, który jest terapeutyczny i takie tam różne bzdury, co wszystko nie było prawdą, ale to później dopiero wyszło. A powiedz, jak się zaklimatyzowali u ciebie? Bo tam jest inna kultura w ogóle. Wiesz co, to był taki czas, koniec lutego, u nas jeszcze bardzo zimno, tutaj w ogóle na Podlasiu, bo u nas jeszcze śniegi były, 1-2 kwietnia jeszcze był śnieg, tak? Więc było bardzo zimno, wydawało się, że są bardzo wdzięczni, że mają gdzie mieszkać, że dostają jeść, że ktoś ich ubrał. W ogóle ciekawe było ich wejście, bo one jak weszły do mnie do domu, to ta matka tej, ta pani doktor, tak, matka tej dziewczyny w drzwiach pokazywała, że ona tylko w jednej bluzce przyjechała, że ona nic nie ma i tak dalej. W ogóle powiadomiły mnie kilka godzin przed swoim przyjazdem, że jeszcze psa przywożą. Ja tego psa, ogłoszenie zrobiłam na Facebooku, znalazłam miejsce, gdzie ktoś, dobrze ludzie się nim zajęli, no bo ja też mam w domu pieska, Sunię, i moja by się absolutnie z nikim tutaj nie zgodziła, no bo to jest jej terytorium normalne, a to jeszcze druga suka i to labrador, więc nie ma opcji. Więc one postawiły mnie trochę przed faktem dokonanym, na moich 48 metrach z piątką ludzi, w tym dziecko z autyzmem 6-letnie, no co ci mam powiedzieć, było ciężko, tak? Było ciężko, ale jakoś staraliśmy się normalnie to wszystko godzić. Na zmianę chodziliśmy i na zmianę korzystaliśmy z kuchni, no jakoś tak razem gotowaliśmy i wszystko i no, dało się wytrzymać, tak? Po 8 dniach udało się znaleźć w tym czasie dla tej matki z tą dwójką dzieci, w tym to dziecko chore, udało się, że odnalazła się jej rodzina i jej męża, którzy mieszkają w Polsce gdzieś tam w Zgierzu, gdzieś koło Sanoka, nie pamiętam, gdzieś tam w dół, w góry jak się jedzie, za Lublinem. No i ona rozmawiała z nimi, ja też rozmawiałam z tymi ludźmi i powiedzieli, że tam mają duży dom, że są lekarzami, że oni pomogą temu dziecku i żeby Irina jechała do nich. No i ona wsiadła w samochód, bo ona przyjechała swoim samochodem i pojechała, no, ale zanim pojechała, to z samochodu przyniosła takich 6 wielkich toreb rzeczy. Ja mówię, Irina, a czyje to rzeczy? No ona mówi, że to są Kati i Nataszy. Ja mówię, ale jak? Mówiły, że przyjechały w jednej koszuli. Ja im dałam swoją piżamę, ubrania, buty. Zaraz zrobiłam szybko zbiórkę. Ludzie tu przynosili przeróżne rzeczy. Widziałam na Facebooku, też zbierałaś.
Tak. I one po prostu, wszystko było dobre. Ja mówię, dziewczyny, macie rozmiar ponad 50, to nie bierzcie rzeczy S, które ktoś przyniósł, to oddamy tam, gdzie są inni uchodźcy i ktoś inny potrzebuje. Nie, one to wszystko do kartonów chcą zapakować, one to wyślą do Lwowa, do księdza. Ja mówię, że nie, że ja o tym decyduję, skoro do mojego domu to było przyniesione i że po prostu oddamy to tym, którzy tutaj są z Ukrainy, którzy też potrzebują w tej chwili, bo może też nie mają ubrania czy coś takiego. Także od samego początku widziałam, że ta mentalność ich i w ogóle takie, że one były takie bardzo roszczeniowe, takie zaborcze, że wszystko dla nich. Potem jedna z nich, ta starsza, przyszła, że okulary ma połamane. To pojechałam z nią do optyka, zrobiłyśmy okulary 600 zł. Potem ta młodsza mówi, że jej też się powyginały, mi tam pokazywała. Ja mówię, że dobrze, to pojedziemy też do optyka. Pojechałyśmy, tam te już 1200 prawie kosztowały, ale doszło do tego, że ostatecznie nie zostały odebrane, to o tym za chwilę. I one przez to, że ja poszłam tam, wpłaciłam 400 zł, one było wpłacone, tylko tam była duża wada wzroku tej dziewczyny, minus 10,5 i trzeba było czekać za szkłami chyba z 2 czy 3 tygodnie, no w tym czasie się pewne rzeczy wydarzyły. Więc pierwsza rzecz, która była szokująca, jak się wyprowadziła ta Irina z dziećmi, to że one natychmiast zajęły pokój mojego syna. Ja mówię, że nie, wolę, żeby zostały w dużym pokoju, żeby syn jednak miał gdzie się uczyć, bo widziałam, że to nie wiadomo, jak to długo potrwa, na co one, że nie, bo one już tam sobie zamieszkały. To było takie pierwsze zagarnięcie mojego terenu. Ale i to odpuściłam. Mówię do syna, dobra, masz moją sypialnię, tam się ucz. Potem zobaczyłam, dzisiaj ktoś z boku może powiedzieć, że źle zrobiłam, tak? Ja sama nawet patrzę na to, że może nie trzeba było oddawać całej swojej przestrzeni, ale pozwoliłam na to, tak? Natomiast kiedy się wyprowadziła ta Irina, okazało się, że właśnie tych ciuchów one tyle miały, tego wszystkiego, i słyszałam, jak one dzwonią do niej i ją tam za coś opieprzają. Więc zadzwoniłam do tej Iriny, mówię, co się stało. A ona mówi, że mówiła im, że mają zejść i zabrać wszystkie swoje rzeczy. Niby twierdziły, że już wszystko jest, ona wnosiła do góry tych rzeczy. I zostawiły jakąś kawę lawacy, jakieś czekolady, jakieś inne rzeczy tam u niej w samochodzie, gdzieś pod rzeczami dzieci były schowane. Ja mówię, słuchaj, no mówiły, że nie mają nic, że w jednej koszuli, a tak, okazało się, że mają i farbę do włosów przywiezioną z Lwowa, i ubrania, i kawę lawacę, i wszystko inne, więc gdzie tutaj ta bieda, tak? No ale dobrze, zostawiła mi to. Zaprowadziła mnie do MOPS-u, bo chciał, poproszono mnie, żebym przyprowadziła, to byli w ogóle pierwsi uchodźcy w Hajnówce, no bo mówię, na samym początku wojny, kiedy w ogóle jeszcze nie było mówione, że jakieś tam pieniądze ktoś dostanie z nas, Polaków, za to, że oni są u nas, kiedy w ogóle nie było, ja po prostu wzięłam z potrzeby serca pomóc ludziom, a nie żeby tam cokolwiek z tego mieć, tak? Dyrektor MOPS-u prosił, żeby ich przyprowadzić, ja przyprowadziłam te dwie, znaczy Irina też była z nami, ale Irina mówiła, że ona będzie wyjeżdżać, to jakoś było w piątek, ona w poniedziałek wyjechała. Ja przyprowadziłam i dyrektor zaproponował jednej pracę w szpitalu, a drugiej w szkole i one bardzo chętnie, ale jak usłyszały, że to ma być wolontariat, no to nie, to one nie chcą, bo one chcą za dzięki. No to wstyd, nie? Szok dla mnie, ale nic. Załatwiłam im pracę wspołem, żeby pracowały w sklepie. Pani prezes je też kwiatami przyjęła, dała całe torby tam, wyprawki, kawę, herbatę, wszystko. I żeby one wszystko miały, a one po prostu w tym sklepie stały i czekały, aż minie godzina i kolejna godzina i tak dalej. Niewiele robiły. Skąd wiem, mój syn pracował w tym sklepie, już nie pracuje, ale też swoje oberwał przez nie tam, tak? No i starszy syn. No i skończyło się tym, że któregoś dnia one przyszły z płaczem, że im pani kierownik poustawiała zmiany na innych zmianach, że są i że one w nocy nie będą wracać taki kawał do domu, bo to był marzec, zimno i 2,5 kilometra ode mnie do firmy. I ja zadzwoniłam w poniedziałek do pani prezes i powiedziałam, jak to wygląda i że proszę, żeby może jednak były na jednej zmianie. A pani prezes mówi, że najlepiej, jak one będą mieszkały w mieście, że jest hotel, że ona im da pokój, załatwi ten pokój i załatwiła natychmiast ten pokój i żeby one się tam przeprowadziły. Ja je zawiozłam do tego pokoju, pokazałam, bardzo ładny pokój, dwa łóżka, taka komoda, telewizor plazma na ścianie, szafa, łazienka z prysznicem, balkon, więc super, tak? I mogły tam mieć też swojego psa wziąć już od tych studentów, którzy się nim zajmowali. Więc i 3 posiłki dziennie. No i one bardzo chętnie, one natychmiast się przeprowadziły, one w ciągu godziny miały spakowane rzeczy i się tam przewiozły. Jeszcze mi zostawiły rachunek za taksówkę, bo ja byłam w tym czasie na panichidzie, bo zmarł syn mojej koleżanki, więc po prostu nie było mnie w domu. Jak już wracałam do domu, to się od taksówkarza dowiedziałam, że mam jeszcze 35 zł do zapłacenia.
No nic, zapłaciłam. Ja im powiedziałam też, że jeżeli tam nie będzie gdzie uprać, czy coś się będzie działo, to mają mówić, to im upiorę, przywiozę. Dalej chciałam je wspierać. Co się okazało? Okazało się, że one narobiły fermentu. No, opowiadały tamtej właśnie mojej koleżance, że one są głodne w tym hotelu, bo są 3 posiłki, ale one o 5:30 idą do pracy i do drugiej, to już 2 posiłki im całe odpadają. Tam sami Ukraińcy byli, poprosić kogoś, żeby ktoś zostawił, dostawali wszyscy posiłki w jednorazówkach, więc w ogóle o czym my mówimy? To znaczy co? Burmistrz zły, wojewoda zły, wszyscy starosta, wszyscy źli, bo przecież nie w tych godzinach, nie podał kelner na czerwonym dywanie, sorry za sarkazm, ale ja już inaczej nie potrafię o tym myśleć, tak? Nie podał księżniczkom obiadu i śniadania, tak? Więc naopowiadały tej mojej koleżance, że one są głodne. Ona wielka Samarytanka, a tuż po śmierci syna w ogóle coś tam się z nią podziało mocno. No i zaczęła im nosić, ona zadzwoniła do mnie, zaczęła mnie wyzywać, że jak ja mogłam coś takiego zrobić, że wygoniłam je z domu. Nikogo nie wyganiałam, ani pierwszej, ani drugiej rodziny. Że wygoniłam je z domu, że ona musi im w słoiku zupę nosić, bo one są głodne. I teraz apogeum wynikło 3 dni po tym, jak się wyprowadziły w środę, bo wyprowadziły się w poniedziałek, no to wtorek, w środę, 2 dni po tym, tak? Sprzątałam pokój syna i odsunęłam tapczan i za tapczanem zobaczyłam kosmetyczkę różową. Mówię, kosmetyczka różowa to nie mojego syna, ale pytam go, mówię, słuchaj, to twoje, mamo? Nie, z logo Batmana. A tam w środku kosmetyki i taki spory całkiem woreczek pełen złota. Zadzwoniłam do tej Iriny, która mieszkała pierwsza w tym pokoju z tą 2 dzieci, one wtedy były u mnie w dużym pokoju, te 2, i ona mówi, że nic u mnie nie zostawiła, no to wiedziałam, że to jest ich. Poszłam do nich do sklepu i zapytałam, czy coś nie zostawiły, a ta młodsza mówi, że tak, że kosmetyczkę. Ja mówię, a co w niej jest? Takie stare kosmetyki. Ja mówię, oj, to dobrze, bo Romek posprzątał pokój, wszystko wyniósł do śmieci, to ona mało nie zemdlała. Ja mówię, posłuchaj, bo może jednak chodzi o ten woreczek pełen złota. I wy takie biedne przyjechałyście, naprawdę? Szok. Miałam odwagę im spojrzeć w oczy. Przy świadkach oddałam ten woreczek złota i tą kosmetyczkę i powiedziałam, że teraz to już mnie naprawdę o nic nie proście, bo ode mnie nic już nie dostaniecie, ja wam niczym nie pomogę. Jedyne co, to proszę pójść po pracy, umówić się ze mną, pójdziemy do optyka, odbierzemy te okulary, to jest ostatnia rzecz, którą za was zapłacę i nigdzie proszę na mnie nie brać żadnych rachunków, ani taksówek, ani innych rzeczy, bo za nic nie będę płacić. No trudno, żebym nie była rozżalona po całej tej sytuacji, bo człowiek daje serce, a tutaj roszczeniowość. Jeszcze było tak, że w niedzielę przed tym wszystkim, co się stało, przyszły do mnie, że mam zoperować ich psa. Ja zadzwoniłam do weterynarza, a pan doktor na początku, jak one przyjechały, tego psa leczył, bo miał zapalenie ucha, antybiotyk dostawał, coś tam. I mówi, ale co one chcą robić? Ja mówię, one mówią, że jakąś operację pies wymaga. On mówi, że pełno ma tłuszczaków, ale że one 13 lat o tego psa nie dbały, a teraz czemu pani ma płacić parę tysięcy za operację? No to ja w szoku. Potem przyszły z pokoju, wyciągnęła jedna ząb i mówi, że ona, ząb jej się rusza, wychodzi, że mam jej zrobić implant. No to już takie bardzo grube rzeczy, które się wydarzyły. Ja już wiedziałam, że nie chcę mieć ich w swoim domu wtedy, ale nie wiedziałam, jak to zrobić. A wszystko się tak poukładało, że samo wyszło tak, że następnego dnia pani prezes zaproponowała dla nich ten pokój i one bardzo chętnie się przeniosły do hotelu, no ale potem zrobiły ze mnie kogoś, kim nie jestem. A tu mieszkam w małym środowisku, no i takich, którzy czekają na taką pożywkę, jest taka pani dziennikarka, pseudodziennikarka, bo to dziennikarka nie jest, która tylko czeka, żeby gdzieś coś znaleźć, jakąś sensację, tanią sensację, czyli jakieś coś złego, z czegoś przerobić, bo to nie była prawda. No i zaczęła pisać, wypisywać do wszystkich mediów, że jestem zła, że chcą upublicznić mój wizerunek. Na grupie napisali, że 2 rodziny ukraińskie wyrzuciłam z domu, że jestem złą, podłą osobą i takie tam różne rzeczy. Doszło do tego, że na rynku byłam kupić truskawki i idąc przez rynek, taki mamy rynek co środę tutaj w Hajnówce, jakaś pani z naprzeciwka szła, patrzyła na mnie, przyglądała się, ja nie znam jej, nie wiem kto to, i tuż przede mną napluła mi na nogi do tego stopnia. Także już, ja już byłam u kresu wytrzymałości. Byłam zgłosić jedna kobieta na grupie cały czas, niby pomocowej Ukraińcom, cały czas jechała na mnie z hejtem. Mi tam znajomi, którzy byli na grupie, przysyłali screeny tych wszystkich rzeczy, więc mam całą dokumentację tego. No ale jak się obronić? Co było niestety, ale dla mnie bardzo przykre. 2 razy poszłam na komisariat zgłosić to. Nie przyjęto ode mnie zgłoszenia, że mają ważniejsze sprawy, jakieś tam morderstwa, inne rzeczy, a nie duperele. Tak mi powiedział pan dyżurny.
Za trzecim razem poszłam do komendanta policji w Hajnówce na dyżur. Spotkał się ze mną, powiedział, że ktoś się tą sprawą zajmie. Potem zadzwonili jacyś panowie, ale też mnie uprzedzili, też na rozmowie ci policjanci na komisariacie wyraźnie mi dali do zrozumienia, że to bez sensu i że jeżeli oni to przyjmą ode mnie, to i tak pójdzie z powództwa prywatnego, czym się nie zainteresuje prokurator, a będę musiała zapłacić 300 zł i jeszcze podać adresy tych osób, bo będę musiała uzupełnić braki. Ja mówię, ale ja liczę na to, że wy przesłuchacie te osoby, wezwiecie, że one zrozumieją, że coś złego zrobiły, tak? Nikt mi nie chciał pomóc. Pojawiła się taka bezradność i bezsilność, po czym telefon do mnie, dzień dobry, policja w Hajnówce, myślę sobie, może jednak przyjmą zgłoszenie. A jakaś przemiła pani mówi, dzień dobry, tam przedstawiła się, mówi, ja dzwonię do pani, bo chciałabym panią zaprosić na komisariat w sprawie przesłuchania. A ja mówię, jak to, w jakim charakterze? W charakterze świadka, w jakiej sprawie? Dwie panie z Ukrainy złożyły do prokuratury doniesienie na panią. Słucham. No to po prostu był szok. To był szok. Poszłam na komisariat, oczywiście byłam przesłuchana do tego stopnia, aż co było w mojej lodówce w tym czasie. Czemu nie leczyłam zębów tym paniom? Czy leczyłam ich psa? Musiałam podać telefon do weterynarza, telefon do pani prezes społem. Oskarżona zostałam nawet o to, znaczy mi ta pani nie oskarżała, tylko przesłuchiwała, ale one w tym piśmie oskarżyły mnie nawet o to, że nie dostały wypłaty ze społem, gdzie ja poszłam to wyjaśnić do pani prezes i po tym przesłuchaniu i okazało się, że one porzuciły pracę i nawet nie zostawiły numeru konta, więc nie było gdzie im przelać wypłaty. Także aż taka sytuacja była. Takie rzeczy tam, ja oczywiście nie dostałam tego pisma, które one tam złożyły, natomiast byłam przesłuchiwana, konkretne pytania były zadawane, więc domyślałam się, że musiały o coś takiego zrobić. Poproszono mnie o telefon też do tej Iriny, która była z dziećmi. Ta dziewczyna wzięła telefon i oczywiście powiedziała pani policjantce, potem do mnie zadzwoniła i mówi, słuchaj, czemu mnie pytali, co było u ciebie w lodówce? Przecież u ciebie była pełna lodówka, Laura, ty dbałaś o nas. No to jedna prawdę powiedziała. Tak, jedna powiedziała prawdę, ale ja mówię, widzisz, bo one tak się zachowały. I ona tam powiedziała też, że ona nie jest ich rodziną, że to było tak, że razem jechały i tak dalej, że tamta chciała po prostu mieć sposób, ta lekarka, jak uciec z Ukrainy, bo przecież jako lekarz powinna zostać na wojnie i pomagać, nie? Tak samo ta prawnik też jest psychologiem wojskowym, więc pierwszego dnia uciekła, żeby tam nie zostać, tak? Więc one jak tu przyjechały, to opowiadały o jakichś gwałtach, bombardowaniach, a przecież we Lwowie tego nie było. Ja dowiedziałam się teraz, że nawet mieszkania we Lwowie są wynajmowane dla ludzi z Donbasu, przez ludzi z Ukrainy, a oni do nas przyjeżdżają i u nas siedzą za darmo na naszych garnuszkach, tak? Dobrze, że już od 1 lipca to się zmieni, bo nawet ci ludzie, u których są, to też wyjdzie, kto ma serce, a kto brał ich tylko dla pieniędzy, bo 1 lipca już od 1 lipca nie ma dotowania żadnego od państwa, tego po 40 zł, więc zobaczymy, gdzie ci Ukraińcy wylądują. Myślę, że na ulicy wielu wyląduje. I zobaczymy, jakie faktycznie serca mają ludzie. Ja po tej całej sytuacji byłam zrozgotana, bo to się, słuchaj, Bogusia, to się działo w tak krótkim czasie i tak dużo rzeczy, że tak, one się wyprowadziły, ja wsiadę, znalazłam to złoto, wysprzątałam cały dom, zadzwonił mi kolega, że ma kolejną rodzinę. Ja mówię, że nie chcę, bo ja się już bałam. Mój synek mówi, mamo, sama ludzi uczysz, że po stłuczce trzeba szybko wsiąść do samochodu, przecież nie wszyscy są tacy sami, tamta ciocia Irinka z dziećmi była w porządku, chodź, weźmiemy kolejnych. No i się zgodziłam. No i wzięłam kolejną rodzinę i ta rodzina u mnie mieszkała do 1 maja. I do połowy kwietnia wszystko było dobrze. Naprawdę bym powiedziała coś, to poza tym, że matka tych dzieci, niekoniecznie, bo było dwójka dzieci, 8-4 lata, to matka tych dzieci nie zajmowała się tymi dziećmi. Te dzieci wychowywała babcia brała, babcia gotowała, babcia wszystko robiła, nawet odpuściłam gotowanie swoich obiadów, bo po prostu ona chciała takie rzeczy robić, jak te dzieci lubią, ja nie wtrącałam się. Załatwiłam dziecku jednemu szkołę, drugiemu przedszkole i dopóki do 15 kwietnia mieszkałam z nimi razem, wszystko było dobrze. 15 kwietnia przeniosłam się do mieszkania, na które czekałam od zeszłego roku i do mieszkania, które w styczniu podpisałam umowę, że od 1 kwietnia odbieram klucze. I jeszcze nie było wojny, nie było niczego. No ale oczywiście zarzuty mam, tutaj też hejt poszedł, że robiłam się na uchodźcach i mam mieszkanie, nie? Ludzi po prostu naprawdę pogięło i w głowę powinni się puknąć. No i oczywiście
przeprowadziłam się 15 kwietnia, akurat Wielki Piątek przed świętami wielkanocnymi. Ustaliłam z nimi, że przez święta będą w tym mieszkaniu starym, bo to jest dosłownie nawet nie przez ulicę, przez parking dosłownie, blok obok, a bo moje dzieci, starsi synowie, trzej dorośli, przyjadą do mnie na święta, a po prostu, że zaraz po świętach, jak dzieci wyjadą, to biorę je tutaj do siebie. No bo też nie chciałam płacić tam za cały miesiąc, im szybciej zabiorę rzeczy, tym wiadomo, dwa czynsze mi się nałożą. No ale one po świętach prosiły mnie, żeby one mogły zostać do końca kwietnia, tak jak jest wypowiedziana umowa, że one najwyżej tam się dołożą, nie dołożyły się, ale już kij w oko. No i ten, i że one chcą zostać, tam ten chłopiec jeden miał jelitówkę, ona, że coś tam przez 2-3 dni, że do szkoły nie będzie chodził, ja potem nie wnikałam, bo ja tu miałam przeprowadzkę na głowie, pracę, firmę, wszystko, no nie kontrolowałam tego. Jeszcze mój synek w domu był chory, więc w ogóle też on nie jeździł do szkoły. No i na koniec kwietnia dowiedziałam się, że 2 tygodnie nie puszczały dzieci do szkoły i do przedszkola. A dowiedziałam się, bo jak oddałam klucze od tamtego mieszkania i ich już wzięłam tutaj, widziałam, że nie chcą się rozpakowywać, coś mi nie pasowało. Już były nabuntowane przez tych ludzi, którzy mnie hejtowali. Już miały tak, że no to widać było, że coś jest nie tak, nie chcą się rozpakować. A my, słuchajcie, o co chodzi? One by chciały, żeby jednak mieszkały tam w ośrodku, bo tam w Dubinach, bo tam ja ściągnęłam ich rodzinę, bo ja ściągnęłam jej przyjaciółkę z trójką dzieci z Kijowa, ściągnęłam jej sąsiadkę z dwójką dzieci z mamą, że one tam między swoimi chcą być, tak? Ja mówię, ale mieszkałyście tyle ze mną i co teraz się stało? Nie, bo one tam po prostu, bo tam po drugiej stronie drogi jest szkoła i przedszkole. Tak naprawdę chodziło o co innego, bo jak oddałam klucze, to sąsiadki mi powiedziały, jak poszłam się pożegnać, że one biły dzieci. Ja bardzo się zdenerwowałam. Przyszłam tutaj do domu i była tylko ta babcia i się pytam, mówię, powiedz mi, czy to jest prawda, czy sąsiedzi to mówią prawdę, że wybiłyście dzieci. A ona, że one to jest u nich normalne, że dzieci są przyzwyczajone do tego. Ja mówię, ale do czego są przyzwyczajone? Do tego, że je paskiem bijesz, bo mi sąsiadka mówiła, że bijesz paskiem. No tak, ale one jej nie słuchają, a ona jest po operacji barku, ona nie ma siły, ona już ledwo dycha. A ta mała, szczególnie ta 4-latka, ale 4-latkę to trzeba wychowywać, a nie bić paskiem. No i ona ją paskiem biła z bezsilności, się rozpłakała. No jak przyszła w nocy, bo ta matka pracowała tutaj w restauracji od 10, 11, 12 różnie tam szła, do 23 czasami, to nawet jeszcze, nawet jak wcześniej wróciła, to ją parę razy, bo ja z psem wychodziłam wieczorem, to widziałam ją pod blokiem, że stoi godzinę, gada przez telefon, więc nie wracała, żeby jeszcze nie musiała czasem dzieci kłaść spać. Taka super mamusia, 27 lat, nie? No i ja po prostu poczekałam, aż ta dziewczyna wróci i mówię do niej, posłuchaj, musimy porozmawiać, bo twoja mama ledwo dycha, byłam z nim u lekarza 2 dni wcześniej, powiedział, że ma nadciśnienie, powiedział, że ma odpoczywać, że ma leżeć z nogami do góry, że ten bark musi odpoczywać, a teraz się dowiaduje od sąsiadek, że ona bije dzieci, że ona to robi z bezsilności, a wy tu jesteście, bo uciekłyście z wojny, czy wy tu przyjechałyście biznesy robić? Bo ja czegoś tu nie rozumiem, bo ty każdy dzień, bo musisz iść, bo 150 zł czy 120 zarobisz? A ona załatwiła mi pieniądze z UNICEF-u 717 za osobę, to już były 3 miesiące, to dostała prawie 8 tysięcy, tak? 8 tam z ogonkiem. Z MOPS-u za plus 500, za 3 miesiące z tego ZUS-u, bo to z ZUS-u plus 500, to już było 3 tysiące za dwójkę dzieci. I z MOPS-u te wszystkie zasiłki, to wszystko naraz tam już dostała decyzję, też było ponad 2 tysiące, grubo kasy. Ja mówię do niej, posłuchaj, co ty z tymi pieniędzmi będziesz robić? Ona jeszcze musi w domu łazienkę wykończyć, jeszcze płytki położyć, bo na mieszkanie po babci dostała i panele i inne rzeczy. Ja mówię, posłuchaj, ale nie moim kosztem. Jeżeli chcecie robić biznesy, jeżeli ty taka bizneswoman na zmywaku jesteś, to wynajmij mieszkanie, zarób, kup jedzenie swojej rodzinie i to, co ci zostanie, zabierz ze sobą, jak wrócisz. I wtedy to jest w porządku, ale nie wtedy, kiedy ty za moje pieniądze żyjesz. Ja cię utrzymuję, robię wszystko tutaj dla was, a ty po prostu swoimi dziećmi się nie zajmujesz, a twoja matka je leje. Ja na to nie pozwolę w moim domu. I one następnego dnia rano już było wszystko, widać było, jak się zachowywały przy śniadaniu, one już były gotowe, nie rozpakowane, w ogóle tylko spakowane i poszły gdzieś na spacer, nie było ich tam pół dnia. Ale Laura, przerwę ci, jeśli wiedziałeś, że bije dzieci, to trzeba było to zgłosić na policję.
Ja chciałam inaczej załatwić to. Jeżeli u nich to jest normalne, tak, bo tak twierdziły, że u nich to jest normalne. Nie, tam jest też Laura zakaz bicia dzieci na Ukrainie. Może. Ja, ale ty byś poszła na policję jeszcze, bo ja byłam 4 razy i jakoś nie chciano przyjąć ode mnie sprawy związanej z hejtem, gdzie ja jestem osobą publiczną, pisarką, szkoleniowcem, nie mogę, nauczycielem, nie mogę sobie pozwolić na to, że ktoś będzie szargał moje dobre imię. To ja już wiedziałam, jak policja w Hajnówce działa. To poszłabyś zgłosić coś takiego? Przecież ja nawet jak poszłam zgłosić hejt, to w którymś momencie było, jak one się już tu... poszłam jeszcze raz, jak one się wyprowadziły 1 maja, bo 15 minut po tym, jak zabrałem rzeczy, znowu był hejt na Facebooku, był post, że kolejną rodzinę skrzywdziła ta sama osoba, ta podła jędza, męda i tak dalej o mnie. Słuchaj, to co tam było napisane, to co te kobiety zrobiły, tam kilka kobiet takich rozjuszonych, które zresztą mój kolega sprawdził, bo potem wszedł na tą grupę i napisał, kto z Państwa ma u siebie uchodźców? Nikt, no to bo nie mają warunków. No to nie odzywajcie się, nie wiecie o czym mówicie, nie wiecie z czym kobieta się mierzy i nie opluwajcie kogoś. Ale to później działo się tak, jakby jedna sroka oglądać, reszta za nią. Że nawet mój kolega z Orli, który jest sołtysem, świetny człowiek Marek, to Marek nawet nie wiedział, że to o mnie chodzi w tym hejcie, skomentował tato skurwielstwo, coś tam i tak dalej, po czym ja do niego zadzwoniłam, mówię, posłuchaj, czy ty wiesz o kim to jest? Nie, ja mówię, to jest o mnie. No dobra, nie żartuj. Ja mówię, no nie żartuję. O to ja cię przepraszam, ja zaraz to usunę. Ja mówię, widzisz? Czyli jak to jest, jak ludzie działają, bo to mechanizm się pokazał, jak ludzie działają, jak ktoś, koza, jak to mówią, na pochyłe drzewo i kozy skaczą, tak? Więc jedna osoba cię kopie po dupie, to reszta włazi i też cię kopie po dupie, bo jesteś pochylona, ale w ogóle mnie nie znają te osoby, nie wiedzą w ogóle nic na mój temat, ale po prostu już potem to była taka fala, nawet jakiś pan z Zakopanego się tam włączył, który twierdził, że ma ojca sędzie karnistę i on to załatwi. Co tam się nie działo, to po prostu historia. No ja ostatecznie wzięłam prawnika, na którego zrobiłam zrzutkę, specjalnie zrobiłam zrzutkę, o ironio, tak, zrobiłam zrzutkę, żeby nazbierać pieniędzy na prawnika, opłaciłam złoty sądowe, z prawnikiem się umówiłam na raty, więc poradzę sobie i po prostu wzięłam prawnika i założyłam sprawę o hejt tej pani, która pisała posty, ale mam ochotę jeszcze założyć dwóm osobom, pani pseudodziennikarce i pani, która rozpowiada plotki, która straciła syna i która obdzwania ludzi do dzisiaj, opowiada niestworzone historie i to dzięki niej miałam naplutę na buty i tak dalej. I ja cały czas się powstrzymuję, dlatego że biedna kobieta straciła syna, co prawda no nie w jakimś wypadku, tylko się zapił, tak? I wielokrotnie słyszałam, jak mówiła, że żeby już zdoch, by miała święty spokój, no ale jak umarł, to już jest inna pozycja, teraz on jest święty, wybielony, święty i tak dalej. Niech będzie, mnie to nie obchodzi. Każda matka, bo inny jaki by ten syn nie był, jak straci dziecko, to czuje ból, tak? Ja to rozumiem. Ale dlatego się powstrzymałam i nie skierowałam sprawy przeciwko niej do sądu, gdzie adwokat, jak pokazałam mu dokumenty, mówi, na tą panią mamy wystarczająco. Tak samo. Też mogłam to zrobić. I na tą panią, która po wszystkich instytucjach popisała, nawet chwaliła się tym na tej grupie i mam też screeny, że ta instytucja i ta jej odpisała i wklejała, co jej odpisali konkretne instytucje, że ma powiadomić policję i tak dalej, jeżeli takie coś ma miejsce. No, także słuchaj, za pomaganie uchodźcom, za otwarte serce, za otwarty dom, za to, że oddałam swoje pieniądze. Jeszcze musiałam przynieść paragony, albo zrzutki robiłam i to bolało, że się dorobiłam. Na 2 zrzutkach już uzbierałam 8430. Zrzutki są widoczne, można to sprawdzić, tak? Prokurator poprosił o paragony, to powiem tak, normalnie nie zbieram paragonów. Ale od 1 lutego zbierałam do warsztatu Dobrostan na Osi Czasu, który robię z Iską Kuleszą we wrześniu. I zbierałam, bo z 2 miesięcy potrzebne są paragony. I tylko to mnie uratowało. Bo zaniosłam paragony na policję na 17,5 tysiąca. To chyba bo jeszcze 17... byś płaciła albo poszła siedzieć w końcu. Nie wiem, nie wiem. Za pomaganie. 8,430 uzbierałam, 17,5 tysiąca miałam w paragonach. Do tego trzeba dodać jeszcze rachunki za prąd, wodę, mieszkanie, inne rzeczy i tak dalej. Także plus taksówki i tak dalej, za które nie mam paragonów. I powiem szczerze, nigdy więcej nie pomogę nikomu z Ukrainy. Mam tam wielu znajomych, nawet jak dzwonił ostatnio kolega, który jest malarzem i mówi rób aukcje i tak dalej na moich obrazów, bo on potrzebuje pomocy, żeby to sprzedać. Mówię, wybacz mi, ale ja wam nie pomogę, Władimir. Dlaczego? Po tym, co mnie spotkało, obiecałam sobie nikomu z Ukrainy nie pomóc. Mało tego, ja muszę trzymać swoich granic, bo ja potem obrywam. Skupiam się teraz na swojej rodzinie i swoich dzieciach.
Mało, o swoim dziecku, bo mam tylko jedno dziecko w tej chwili w domu. Mało tego, ja muszę podreperować zdrowie. Skończyło się tym, że byłam przez kilka ładnych tygodni na lekach, bardzo mocnych, uspokajających, tak, bo nie dawałam rady ze sobą. Nie dawałam rady, dostałam od lekarza serotoninę i koniec. I po prostu, gdyby nie to, to słuchaj, jak człowiek się czuje? Za coś takiego, żeby coś Laura, takiego... Laura, ja ci powiem, moja babcia nie chciała nawet nigdy słyszeć o Ukraińcach, bo ona przeżyła tam tę masakrę na Wołyniu. To ona wiedziała, kim są Ukraińcy. No tak, ja wiem, tylko Bogusia, wiesz co, ja powiem tak, ja mam korzenie tutaj ze wschodu. Z Ukrainy, to kiedyś nie była Ukraina, tylko to była Polska, bo Żółkiew to była Polska, tak? Jest mój dziadek. Druga rzecz, że gdzieś zawsze te języki słowiańskie, ja je umiem, ja je znam, byli mi ci ludzie bliscy. Nie miałam z nimi nigdy, szkoliłam, jeździłam i tak dalej, nie miałam nigdy z nimi tak do czynienia, a te osoby, które znam, naprawdę były dobre. I nawet tu zobacz, bo ja patrzę, że pierwsza rodzina była w porządku, te dwie mędy były, tak? Mędy, mogę tak nazwać, kurczę, mogę ocenić. Zawsze się bronię przed oceną, ale w tym przypadku nie ma tutaj po prostu innego tylko słowa. Tylko żeby tak? nie zaszkodziło to, jakby upublicznienie. A co to może mi zaszkodzić? Mam prawo powiedzieć tak, jak chcę. No niech podadzą mi jeszcze zniesławienie, ja już podam je na pewno. Słyszałam, że chcą wrócić do Hajnówki i tutaj zamieszkać, bo się przykleiły do tej osoby, która no, jest chora i cierpiąca po stracie syna. Jeżeli one tutaj wrócą, to ja już zadbam o to, żeby odpowiednie pozwy poszły do sądu, na pewno. Natomiast ta trzecia rodzina też naprawdę, gdyby przy mnie one nie biły dzieci, gdy było wszystko poukładane, dzieci chodziły do szkoły, do przedszkola, to matka tych dzieci wieczorem się nimi zajmowała, babcia po południu wyszła z nimi na podwórko i tak dalej. Było zupełnie inaczej. To później po prostu, gdy zostały tam same, to znowu zaczęły się zachowywać tak, jak wzorzec mają w domu, jak to robią, tak? Chociaż ta babcia twierdziła, że w domu jest jeszcze jej mąż i jest łatwiej, no ale że ona nie wypierała się, że biją dzieci, nie? Że faktycznie... No bo u nas też kiedyś tak było, Laura. Kiedyś tak, oczywiście. Przecież my jesteśmy z tego pokolenia, ja sama jestem dzieckiem, które było bite, tak? No ja dlatego też. Mówię, ja wiem, że to jest potem gdzieś tam przeklejanie wzorców i tak dalej. Także u mnie bardzo mocno, to, wiesz, mnie to potrząsnęło, jak dowiedziałam się, że te dzieci są paskiem bite. Z drugiej strony tą dziewczynkę, ja wiem, że było trudno okiełznać, bo ja też z nią miałam tutaj swoje jakieś tam lekcje i ja po prostu jej w którymś momencie powiedziałam, siedzisz Lera na krześle i nie wolno ci wstać. I ona siedziała 30 minut i wyginała się i co tylko, ale czuła respekt, autorytet, czy ja jej nie pozwolę zejść. I tyle. Nie byłam do takiej sytuacji doprowadzona, żebym musiała cokolwiek więcej zrobić, czy w jakiś inny sposób na nią zadziałać. Wystarczyło to, działało. Wystarczyło posadzić ją przy stole, dać jej kredki, plastelinę i inne rzeczy. Ona się zajmowała sobą też, tak? Ale no nie cały dzień. To jest czteroletnie dziecko. Z takim dzieckiem powinno chodzić do przedszkola, powinno się wychodzić więcej na dwór, innych rzeczy robić. A ona, ta babcia, jak one widziały, że ona jest bezsilna, ten bark chory, ona nie mogła ruszyć nawet ręką, to one nawet na podwórku, mój syn z nimi poszedł na badmintona, to się tymi paletkami obkładały, tak? No, także no nic nie poradzimy, więc powiem tak, z doświadczenia tu obok sąsiedzkiego mam jeszcze przykład małżeństwa, które po trzech dniach żona musiała się wyprowadzić, jak się dwie Ukrainki do nich wprowadziły, bo jedna w nocy męża obsługiwała, druga w ciągu dnia. I rodziny, nie jedne zostały tak, przez to rozbite. Jedna rodzina rozbita, tak, nie jedna rodzina rozbita, nie jeden człowiek źle potraktowany i tak dalej. I jeszcze raz powtarzam, na pewno są wśród nich też dobrzy ludzie. Tak, na pewno, bo choćby ta Irina z tą dwójką dzieci, co była na początku, naprawdę nic do tej dziewczyny nie mam, bo widzę, że jest w porządku, tak? Natomiast to, że oni przyjeżdżają do nas do Polski i nie są w żaden sposób kontrolowani. Jak Polak jedzie do Niemiec, do Anglii, to żeby dostać zasiłek tam, to musi iść w Anglii z tym merem, u którego mieszka, w Niemczech z właścicielem mieszkania, który mieszka, musi potwierdzić, że on tam mieszka i pracuje, to wtedy może dostać dopiero, czy nie pracuje też, tak, zasiłek. U nas nie. U nas przyjeżdżają Ukrainki samochodami do Polski, do Lublina, do innych miejscowości przygranicznych, bliżej granicy. Co robią? Rzeszowie. I nie muszą nawet być badane na COVID. Ale nic, nic. One mają tylko i wyłącznie wystawiany PESEL, przywożą paszport, swoje dzieci, nawet dzieci nie muszą być w urzędzie. One same przyjeżdżają, mają paszporty, wystawiane są PESELE,
podają adres, gdzie mieszkają. Może jedziesz ulicą na bloku, jaki jest numer 170, no to 170, tak? Podają adres, gdzie mieszkają i to wszystko, nikt tego nie sprawdza, nikt tego nie kontroluje. Jadą do MOPS-u, wpisują ten adres wszędzie, dostają wszystkie zasiłki, przez elektroniczny ePUAP składają nas do ZUS-u na plus 500, dostają plus 500, przez UNICEF w internecie składają wniosek, dostają 717 zł co miesiąc na każdą osobę, nie tylko na dzieci. Tak? Wystarczy, że wezwą ich tam SMS-em, że ma przyjechać, podpisać jedna osoba z rodziny na całą rodzinę, z którą rzekomo przyjechała, dostają zasiłki. I powiedz mi, że my żyjemy w jakimś normalnym kraju, przecież my żyjemy w państwie, no nie, w którym nie ma po prostu normalności, nie ma żadnej kontroli. To ja mówię teraz taki ten ktoś, co przeżył śmierć na Wołyniu, a jest z jego emerytury odtrącany podatek, to on teraz płaci tym swoim jakby oprawcom. Z tego idzie, bo ludzie tak patrzą na to, że to też idzie z tego, ale wiesz, ja powiem tak, od zawsze, mam 50 lat, ale od zawsze zajmuję się matkami, które samotnie wychowują dzieci. Dlaczego? Bo sama wychowywałam moich czterech synów. Niewiele było tego czasu, które spędzały ze swoimi ojcami, tak, czy moich trzech starszych synów, bo byłam 10 lat w małżeństwie pierwszym, czy później 5 lat byłam z drugim mężem i najmłodszy synek. Po prostu wiem, jak to jest samej, bo nawet jak byłam drugi raz mężatką, to ja utrzymywałam męża. Wiem, jak to jest, to osobny temat. Wiem, jak to jest, kiedy ja muszę o każdą złotówkę się pochylić, zapierniczać, żeby mieć, tak? A tu po prostu dostają na tacy i ona jeszcze gówniara 27 lat mi mówi tak, no ale ona jeszcze ma łazienkę do zrobienia, płytki, inne rzeczy. No i na koniec jeszcze zrobiła bombę i to jest dopiero hit. Powiem szczerze, nie wierzę, że jej mąż nie żyje. Ale ja to sprawdzę, bo też w Kijowie mam znajomych. Rzuciła hasło już tam w ośrodku, mówiły, że 20 maja wracają. I 20 maja rzuciła hasło, że mąż jej zginął na wojnie. I jeszcze wszyscy zbierali w miejscu, gdzie pracuje, zrobili zrzutkę na Facebooku, żeby wpłacali nie zrzutkę taką, tylko żeby nosić do restauracji, żeby nie wiadomo było, ile uzbierała, nie? Żeby nosić do restauracji pieniądze, bo one muszą mieć za co wrócić. A ja przecież wiem, że miała ponad 15 tysięcy, bo jeszcze miała to, co zarobiła, tak? Tak? Więc hello, czy takim osobom trzeba pomagać i czy warto pomagać? Nie wolno takim osobom pomagać, bo nie ma sprawdzania. Ja napisałam do ambasady ukraińskiej, że proszę o zrobienie zakładki na stronie ambasady, żebyśmy my Polki i Polacy mogli zgłaszać takie incydenty i takie osoby, żeby oni to rozliczali z nimi, bo my nie będziemy za nimi ganiać po Ukrainie czy po całej Polsce, bo one się mogą w każdej chwili przeprowadzić gdzie indziej i znowu płakać, że w jednej koszuli przyjechała i nie ma na nic, tak? No więc wszyscy znowu jej wszystko dają, bo trafią znowu na dobrych ludzi, którzy otworzą serce tak jak ja. Dostałam po sercu, dostałam po dupie, dostałam po kasie, po honorze, po moim dobrym imieniu, po wszystkim dostałam. To jest bardzo, bardzo straszne, co mnie spotkało. Gdyby nie lekarz, gdyby nie dobrzy ludzie, bo jeszcze było wokół mnie kilkoro naprawdę fajnych, bliskich przyjaciół, ale też przy okazji jeszcze się okazało ktoś kim innym, kto jest, więc też dobrze, bo nawet w tej sytuacji, która się stała dzisiaj, ja ci mogę powiedzieć, że dzisiaj to jestem za wszystko wdzięczna. Wszystko wybaczyłam, puściłam, są emocje, jak o tym opowiadam, bo trudno, żeby nie było, ale przy okazji pokazali się inni ludzie, kim są. Kto jest moim prawdziwym przyjacielem, a kto jest harpią i tylko czekał, kiedy będzie ten moment, że można mi przypierniczyć. No więc zobaczyłam, odsunęłam te osoby od siebie, bo jeszcze więcej nam nie spadło, tak ci powiem. No i dobrze. Teraz możesz powiedzieć, co? Wiesz co, nie chcę wchodzić w szczegóły, było to związane z premierą moich książek w grudniu. Po prostu są ludzie, którzy... Są to dwie osoby, które podawały się, że są twórcami mojego sukcesu, a potem się okazało, że nimi nie są i więcej nie chcę mówić na ten temat. Pokazali się, kim są, dostałam lekcję, żeby z pewnymi osobami nigdy w życiu nie wchodzić w żadne układy, w żadne biznesy i tak dalej. Ale nie wiem, Laura, może cię pocieszę, ale w Zbąszyniu u nas tutaj też już narzekają na Ukraińców, bo że i my, że oni nie, że wspólną łazienkę nie chcą, że wspólną kuchnię. Ci ludzie, co potrzebowali, to już... Nie chcą być po sobie, nie chcą sprzątać po sobie. Że jak one u mnie mieszkały, to ja w którymś momencie mówię, Katia, proszę, żebyś umyła łazienkę. Ale dlaczego? Ja mówię, słuchaj, bo mój dom to nie jest hotel. Umyj łazienkę, bo ja tutaj z dzieckiem mieszkam i ja nie będę po was myć. Ja mogę sprzątać po sobie. Jeden tydzień ja umyłam łazienkę, drugi tydzień ty sprzątasz. No jest porówno, tak?
To jest zupełnie, one nie chcą nic robić. Ja tu widzę, jak jest nawet u nas po Hajnówce, chodzą z pomalowanymi paznokciami, wysztafirowane. To co u nas, co po tak, kasę mają, wchodzą do, rozmawiałam z koleżanką, tutaj ma zakład jubilerski, ona mówi, one przychodzą po brylanty, bo one mają za co, to tylko Polki nie mają za co. Hmm. Nie, dość, dość. Ale rząd jest najwinniejszy, a większość ze rządu wcale nie wzięła. A jak ktoś wziął, to znam takich przyjaciół. Tak, nikt z nich nie, nie będę ci nazwiska wymieniać, ale jest tak, poseł, tak, który to nie o to chodzi. Nie biorą do siebie, dawali do ośrodków dla uchodźców i tak dalej. No a potem kogoś oceniać, no to policzyć mi, ile ja zarobiłam, jak ja się dorobiłam mieszkania. A dostałaś ze rządu coś? Jakieś pieniądze? Tak, dostałam te w Wielki Piątek właśnie, dostałam pierwsze pieniądze, te po 40 zł za ten, za marzec. I to też dostałam tylko część, ponieważ nie miałam PESEL-i tamtych poprzednich, więc nie mogłam za nich dostać. No a premier mówił, że zasiądziemy do Wielkanocy z naszymi przyjaciółmi. Przecież on żadnych nie przyjął przy gości. Nie, nie wziął, ale to ja daleko jestem, wiesz, od polityki, ja kicham na to. Ale ja powiem tak, to, że nasz prezydent się ściska z prezydentem Żołęskim i że cały czas przeciwko... Żołęski to dobry aktor. Jak w którymś momencie Putin się z Żołęskim dogadają, to my będziemy stąd spierdzielać po prostu i tylko tyle. To ja tu mieszkam przy samiutkiej granicy. Ja od września zeszłego roku, od sierpnia, cały czas tutaj mam migrantów, którzy przechodzą przez granicę. I to są ludzie, którym warto pomóc. Mimo tego, że przyjechali w tej chwili, przedtem szli z Afganistanu, z Iraku i tak dalej. Teraz idą z Jemenu, z Indii, z Chin. Tacy idą, tak? Także zupełnie inny, z daleka przyjechali ci ludzie. I oni przechodzą i oni chcą lepszego życia, chcą do lepszego świata, ale oni tu nikogo nie wykorzystują. Oni są wdzięczni, jak im się do lasu zaniesie kubek zupy. Oni, czy jakiś tam pojemnik. Oni są wdzięczni za to, że ktoś im da suchy koc, czy ręcznik, czy inne rzeczy. To są zupełnie inni ludzie. I powiem szczerze, tak jak tutaj powstały jakieś organizacje, nawet ci Młodzież Wszechpolska, że będą piętnować tych, co pomagają migrantom i tak dalej. To ja zapytam inaczej. To są też ludzie. I Ukraińcy też ludzie. To dlaczego dla Ukraińców mamy wszyscy takie otwarte serca, a dla migrantów większość nie ma? Bo ja mam otwarte serce i ja w tej chwili mam tylko dla migrantów. I będę miała. I dalej będę im pomagać. Ostatnio jechaliśmy z Pogorzelec, drogą z Białowieży i przed nami przejechała koło nas BMW, stanęła gwałtownie w lesie, wsiadło 7 migrantów, wskoczyło do tej BMW dosłownie i z piskiem opon odjechała. I zrobiłam zdjęcie tej BMW i mój kolega, który kierował, mówi, a co, będziesz zgłaszać na policję? Ja mówię, czy ty jesteś normalny? W życiu, po prostu chciałam zobaczyć, jaka rejestracja, a że nie widzę dobrze, bo to był ruch, wiedziałam, że jak pstryknę, to powiększę sobie i zobaczę, ciekawa byłam, skąd jest ten samochód. No był z województwa zielonogórskiego. I tyle. I cały czas migranci przechodzą, mur postawili, chwalą się, że jest granica szczelna. Niech powiedzą, ile muru zapadło się w bagno. Niech powiedzą, jaka ona jest szczelna, bo codziennie, co noc kilkadziesiąt osób przechodzi przez granicę. No dalej bo to są przechodzi. Ci opłaceni przez Łukaszenkę. No, oczywiście, że tak, ale wiesz co, czy oni są opłaceni przez Łukaszenkę, to jeszcze osobny temat. Zaproszeni przez Łukaszenkę na pewno. Kogoś tam wysłał i zaprosił ich, że przepuszcza przez naszą granicę, a tu stoją autokary i zabierają ich do Niemiec. Nie ma autokarów, ale oni mają zorganizowane wszystko. Nawet transport, który przyjeżdża po nich i przewozi ich przez Polskę do Niemiec. Ale oni mają na przewoźników, na wszystko też. Tak, oni tam sprzedali całe swoje majątki i mają. A Ukraińcy przyjeżdżają i mają. Część z nich, część jest taka, która ma bardzo dużo. Mają samochody za 200-300 tysięcy. Wynajmują sobie apartamenty, wynajmują hotele. Do mnie też na początku wojny tacy dzwonili, co mówili, że szukają, żeby dom wynająć i tak dalej dla całej rodziny, ale chcą cały dom i oni zapłacą, mogą zapłacić kaucję, za pół roku do przodu mogą zapłacić i tak dalej. To skąd mają pieniądze? Jest bardzo wielu ludzi zamożnych tam. Było wielu, którzy tu pracują na zachodzie i mają poodkładane duże pieniądze. Więc ci panowie nie wszyscy pojechali na wojnę. Niektórzy zostali tutaj, ściągnęli tylko swoje żony i dzieci, matki i tyle, tak? Te osoby, które mogły wyjechać. I oni tutaj u nas żyją, ale są tacy, którzy nie żyją na nasz koszt. Czyli płacą wszystko sobie sami, to niech sobie żyją. Mi to nie przeszkadza. Ale ci, którzy biorą wszystkie nasze zasiłki, jeszcze nas wykorzystują, sorry.
No tak, ja byłam z początku przychylna, bo mówiłam, no nie powinno tak być, to wojna i tam dzieci giną niewinne, ale później jak zobaczyłam te zasiłki za te i jeszcze wiem, co moja babcia tam przeżyła na Wołyniu, no to już skończyła się moja przychylność od tego czasu. Znamy, ale ja na przykład do Niemców nie mam żadnych żaluzji, bo był Hitler i mordowali Niemcy ludzi, tak? Przecież moja rodzina też zginęło mnóstwo osób i w obozach i tak dalej. Ale nie będę, mam przyjaciół w Niemczech, to już jest tyle lat po wojnie, że trzeba normalnie żyć, tak? To o to chodzi. Więc ja nie zaglądałam tak w historię, ale patrząc teraz na to, jak się zachowały te kobiety, to co to pokazuje? Mentalność tych ludzi, to po pierwsze, a po drugie, wiesz co? W momencie, kiedy człowiek tak się, jest takie powiedzenie, że kiedy człowiek ma okazję, to się okazuje, czy jest złodziejem, czy nie. I wtedy albo ukradnie, albo odda. O, taki przykład dobry z dzisiaj. Byłam z moim synem na lodach, zaprosił mu na lody, byliśmy na lodach i mówi, mamo, ja, bo dzisiaj swój tam blik ma i tak dalej, konto mu założyłam w banku, pierwsze jego konto, więc całe dziki, takie jego, nie? Założyliśmy, że tylko on będzie z niego korzystał, bo takie wcześniej miał, które było jakby, jest kontem u mnie też, na moim koncie i tak dalej, a tu jest takie jego, że będzie sobie kartę miał, blika i tak dalej. No i mówi, mamo, to ja stawiam ci lody, zapraszam cię na lody. No i poszliśmy na te lody. No i tym blikiem pierwszy raz płacił. No i coś tam było, że transakcja odrzucona. No to drugi raz jeszcze zrobił, no i przeszła ta transakcja. I pani w sklepie mówi, słuchaj, wiesz co, to ja ci te 15 zł za te pierwsze, bo ono pewnie wejdzie, bo on pokazał jej tą aplikację, że zeszło, pobrało z konta, to na pewno u nas wejdzie, to mu wypłaciła jeszcze te 15 zł pierwsze, oddała. Siedzimy przy stole. I żebyś wiedziała, siedzimy przy stole, jemy te lody i młody w pewnym momencie wstaje, portfel, wyciąga pieniądze. Ja mówię, a co ty robisz? Albo przyszło mi na telefonie, że mi te pieniądze z powrotem cofnęli. To idę pani oddać. I po prostu poszedł i oddał pani w okienku w ogóle bez żadnego ale. Pani zdziwiona mówi, że cofnęli mu z powrotem pieniądze, to żeby pani nie była stratna, bo mu dała 15, to jej oddał. I to jest właśnie to. To jest ta mentalność, to jest uczciwość, to jest wychowanie dziecka. I tak moje dziecko się zachowało, jestem z niego mega dumna. I teraz oni w momencie, kiedy jedni mają okazję coś ukraść, leży portfel z pieniędzmi, jeden odniesie na policję, jeden zagarnie, popatrzy, tylko czy nikt nie widział i weźmie. I tak dalej. A ja ci powiem, że ja na policję odniosłam w zeszłym roku saszetkę, pod Kauflandem znalazłam w wózku, brałam wózek do sklepu i w wózku była saszetka pełna pieniędzy, było ponad 4000 i jeszcze jakieś tam inne rzeczy, a nie było telefonu do tej osoby, był dowód osobisty, dokumenty, wszystko, więc pojechałam na policję, na komisariat oddałam. I wiesz, co mi pan na komisariacie zapytał, czy to wszystko, czy coś wzięłam. No, kurwa. I tyle. Także no cóż, ja pozostawiam organy ścigania, policję, jak one się zachowują i co my mamy z nimi, to pozostawiam w ogóle do życzenia, bo dużo zobaczyłam w ostatnim czasie. Ode mnie nie chciano przyjąć zgłoszenia, a wystarczyło, żeby policja przyjęła zgłoszenie i do tych pań zadzwoniła, zaprosiła na komisariat na przesłuchanie i byłoby po wszystkim. Ale działo się przez ileś tygodni, tyle hejtu, tyle tego wszystkiego, jak to mówią, gówno się rozlało. No trudno, to się rozlało. Ja i tak sobie z tym poradzę. Natomiast dzisiaj już mogę powiedzieć, że wróciłam do siebie, dlatego zgodziłam się z tobą na ten wywiad, bo jeszcze może tydzień temu nie dałabym rady. Na pewno. No tak, to już jest. No i wszędzie tak słychać o tych Ukraińcach. Ja na pewno bym nie przyjęła obcych do domu. No powiem szczerze, otwarcie, nie przyjęłabym obcych do domu. Że ci, co ich pobrali, to niech ich przyjmują, to znaczy politycy. Gusia, u mnie to dużo ludzi przyjeżdża, takich, których znam z Facebooka, pierwszy raz na oczy widzę, przyjeżdżają, nocują. Ja nigdy z tym nie mam problemu. Ja z dzieckiem małym, miał kilka lat, jeździłam na wieczory autorskie, ludzie mnie zapraszali z Polski, których też nigdy na oczy nie widziałam i u nich w domu spałam i nigdy nas nic złego nie spotkało. Ja mam sobie gdzieś taką ufność do ludzi. Nie spodziewałam się, że od tych ludzi, że jeżeli komuś pomagam, ktoś traci dach nad głową i tak dalej, a tu jeszcze się okazało, że one mieszkanie swoje wynajęły i tak dalej, także no, także nie myślałam, że za serce, za to, że człowiek im wszystko kupił, żeby miały, żeby ja też jak ta z tymi dziećmi przyjechała, jedno i drugie dziecko zabrałam do 50-15, od majteczek, skarpeteczek po wszystko, bo ona, akurat ta trzecia rodzina przyjechała z jednym plecakiem, naprawdę nie miały co ubrać. To było widać. Więc żeby nawet uprać tym dzieciom, to po prostu to wszystko one brały codziennie wieczorem w rękach i już wieszały na koloryfer, żeby rano było suche. Więc ja po prostu poszłam i ubrałam te dzieci. No ale widzisz, one nie pomyślały o moim dziecku, bo przecież ja też dzieckiem mieszkam i o tym, że zabierają jemu od ust dla swoich dzieci. To też takie bardzo wymowne, nie?
No wszędzie tak słychać, że tak jest. U nas też jest tak, że się sądzą już prawnika gdzieś tam, któraś szukała. No nie no, ma ja w na tym zrzutce sensie. znalazłam taką opowieść, gdzie facet z żoną zabrali z granicy jakąś kobietę z córką, taką 20-paroletnią. I kobieta jechała, prowadziła ta żona tego męża, a męża nie było, był w domu, czekał na, aż ona ich przywiezie, ona pojechała po nich na granicę. I po drodze ta kobieta młoda zaczęła kierownicą kręcić tej pani i spowodowała wypadek. I potem się okazało, że jest chora psychicznie i że po prostu nie ma skąd wziąć biedni i nie ma skąd wziąć na odszkodowanie i tamtym ludziom, i ta miała OC, no ale samochód, naprawa, wszystko i tak dalej. 20 parę tysięcy człowiek robił zrzutkę na zrzutce, żeby uzbierać, żeby się podnieść po tym, bo mają trójkę dzieci, chcieli dobrze, a co ich spotkało, tak? Moim zdaniem to rząd zawinił, rząd powinien ich do obozu uchodźców, tak, w innych krajach, a nie tak powinno ze być, a nie, że są po domach wyrabowania. Rozlokowani i tak dalej. Tak powinno być. Ja też tak uważam, że tylko i wyłącznie stworzyć dokładnie te miejsca dla uchodźców, a nie po domach, bo w ten sposób pokazują, że my Polacy to tacy dobrzy jesteśmy, oni o sobie mówią, że są dobrzy, a naszymi rękami to było załatwione, bo mi te po 40 zł to nie zwróciło się to, co ja wydałam na nich i ten czas, a już nie mówię o nerwach, o tym wszystkim, to daj spokój. No nie, dziękuję Ci, Laura, że zgodziłaś się wystąpić na moim kanale i opowiedzieć o tym, jak może to może będzie to przez będzie przez drogą dla innych ludzi. No już wiem, że w tej chwili to raczej ludzie już nie biorą nikogo do siebie, ale gdyby teraz po 1 lipca zdarzyło się tak, bo będą lądować na ulicy oni, to całkiem spore ilości ich będą. I gdyby otworzyło Wam się serce i chcielibyście wziąć do domu, to pamiętajcie, że oni mogą Wam zrobić to samo, co mi. Nie mają żadnych skrupułów. Potrafią na życzenie płakać i na życzenie opowiadać kłamstwa, jak psy. Łżą, pies, ja mam psa kochanego. Łżą po prostu tak, mówi się, że łże jak pies, no to oni, no na dzień dobry było i ona w jednej koszuli przyjechała, ona taka ja biedna, ja i tak dalej. Tak, potrafią wszystko na życzenie. Ja widziałam, jak na pogrzebie syna tej mojej koleżanki, jak one po prostu, jak rasowe płaczki płakały. O tak. Aktorki dobre. Tak, świetne aktorki. Lekarz i prawnik, a dwie aktorki takie, że o matko. No. Ukraińców też negować, bo ja nie pomogę już nikomu, ale z Ukrainy, ale wiem, że tam też są dobrzy ludzie. Wiem, że wielu Ukraińców tutaj, którzy mieszkają już latami w Polsce, się wstydzą za tych, którzy tu przyjechali. Błagają ich, no żeby tak, wyjechali bo kładą i tak zły dalej, cień na bo oni... wszystkich. Tak, bo oni tutaj latami się dorabiali różnych rzeczy, pracują uczciwie, zarabiają, utrzymują się, opłacają mieszkanie, kupują jedzenie i tak dalej. I to jest zupełnie inny człowiek. Ale niestety ci, co przyjechali, to w dużej ilości, to tak jak piszą felietony ludzie, że uciekli od kredytów. A właśnie, te dwie, to okazało się, że moja koleżanka we Lwowie zna i podobno niezłe klopsiary. Ta matka nabrała gdzieś tam mnóstwo kredytów, zadłużona jest po same uszy i tak dalej. Także o, no i uciekły tu i dalej robiły ferment. Także no, trafiło na mnie, cóż, miałam widać, ja to zawsze mówię, tak wczoraj mnie moja przyjaciółka zapytała, jak myślisz, czemu to na ciebie trafiło? A ja mówię, bo Bóg zawsze wie, że ja dostanę tyle, to wytrzymam, nie? No to wytrzymałam, może na kogo innego jakby padło, to by nie wytrzymał. Ja po prostu wiem, że już było bardzo źle, bo już poszłam do lekarza i rozryczałam się w gabinecie, że nie mam już siły, tak? No, a we Lwowie też tak nie jest, jak tu nam przedstawiają główne media. Normalnie żyją ludzie już w tej chwili, tak samo w Kijowie normalnie żyją. W Kijowie też siedzą w kawiarenkach, przed kawiarenkami. Tak jest, w ogródkach. Mają pieniądze, remontują mieszkania, te wyjechały, remontują mieszkanie, twierdziły, że mąż jej zginął, tej Iryny niby na wojnie. No ja jakoś to nie wierzę, pewnie cudownie okaże się, że ktoś się pomylił i on żyje. A jeżeli faktycznie zginął, no to powinna może się zastanowić nad swoim życiem, przestać bić dzieci, zająć się tymi dziećmi swoimi, a nie po prostu kasa, kasa, bo może w ten sposób zrozumie, że kasa to nie wszystko, nie? Jeszcze raz dziękuję Ci, Laura, i pozdrawiam. Spoko, Bogunio. Buziaki.